Przede wszystkim, znowu po 7, ściąg Baldur's Gate 3. Niestety jeszcze nie koniec naszych starć. Idziemy dalej. Mamy poprzeglądać te zwłoki, ale czy ma to jakiekolwiek znaczenie? W tym momencie chyba nie. Dobra. Wysoki dwór. Not here. Come. Rise. Join. Waiting. Suppose we'll need to find somewhere higher. Tak. Razem pójdziemy w lewo. Przy okazji. Tutaj jest ta macki regeneracji. Jakakolwiek nie miałaby być finałowa walka. Będziemy chyba mieli jeszcze okazję się przed nią zregenerować. Yuppie! Nautolit! Muszę dostać się do mózgu i to już. Dobra. Jak zapewne się domyślacie, te okręgi mówią nie stój tutaj. Przynajmniej kiedy Nautolit ma swój ruch. Dobra. I musieli się tędy przedostać. Przy okazji, starając się nie kończyć turu na tych tegesach. Dobra, jestem pierwszy. Tak bym sobie trochę doskoczył. Nie wiem, czy to się liczy czy poza okręgiem, ale zaryzykuję. Dobra. Ty użyj od razu sprintu. Podbiegnij do niego. Cyknij go. Dobra, ty też sprintuj. Możesz go dobić. Nie możesz go dobić, bo nie masz akcji. Dobra. Ty też sprint. Dobra. Ty będziesz mógł go dobić. Mackowy page. Dobra. Sliced and burned, dashed and diced. They will be offering to you. Nie wiem, co jej się stało. Że zbyt przeraziła się sytuacją. Okej. To jednak oznaczało, że byłem w okręgu. O, cześć panu. Dobra. To
jest ciekawe, bo gra tutaj spawnuje tyle pożeraczy intelektu tylko po to, żeby oni za chwilę zginęli w ostrzale. Dobra. Tak, tu bardowska inspiracja. Will? Ty wskazówki na Willa? Will, co ci się stało? A, jesteś ogłuszony. O kurde. Dobra. Czy ja w takim razie mogę to otworzyć wytrychem? 20. No cóż, próbujmy. Sam raz. Bardowskie szczęście. W każdym razie... Cesarz... Możesz go bzytnąć. Czemu by nie? Dobra. Teraz musimy się... wydostać z tego kręgu. Okej, ciężko mi określić. Chyba ciężko będzie to zrobić. Tak, ty, Will, na pewno nie dostaniesz, bo jesteś ogłuszony. Czy pomoc pomaga w ogłuszeniu? Ponęcia, omotania, oplątania, usiedlenia, powalenia i oślepienia. Chcielibyśmy tutaj... przewrócenie rzucić? Tak. Sorry, Will, oberwiesz w tej turze. Reszta drużyny też ma małe szanse uciec przed tym bombardowaniem. Dobra, ty możesz przynajmniej podskoczyć tutaj. Gale też. Ja mam gorzej. Zużyłem trochę punktów ruchu i zużyłem bardowską inspirację. No cóż, trudno. Moglibyśmy im coś zasadzić. Nie mam za dużo ceceków na Gale'u. Możemy widmowego zabójcę jej zasadzić. A, nie może się poruszać. Dobra, spróbujmy. 80%. Dobra, ty cesarz podejdź tutaj. Może cię ochronią. Okej. Dało im się nie stanąć w bombardowaniu. Spowolnienie. Zróbmy przeciwzaklęcie.
No, Tolit wrzuca swoje. Mogliśmy mu ripostę zasadzić. Zobaczmy. Mogę spróbować go zrzucić. Spróbujmy tak zrobić. Aura grozy nam utrudnia. Czy my byli w stanie go zdjąć? By było dobrze. Spróbujmy. Dobra. Tyle, że chodzi o aurę grozy. Teraz spróbujmy tak. Will. Podejdź jeszcze trochę tutaj. Cyk, cyk. Powiedzmy, że ją też spróbujemy odrzucić. Okej, nie zadziałało. Zobaczmy za to falę gromu. Dobra, to nie zadziała na was. Ale na szczęście zwykła kula ognia zadziała. Tym bardziej, jeżeli wybuchniecie mu w twarz. Bardziej, jeżeli mu wybuchniecie w twarz swoimi wybuchami. Nie wiem, jak to ująć. Dobra. Jest to. Dokładnie. O to chodziło. Mam nadzieję, że wszyscy będą w stanie tędy podskoczyć. Mam nadzieję. O, szybkość ruchu, dobra, ale w następnej turze będzie w stanie. Dobra. Podejdę na tyle, na ile mogę. Teraz tak, mogę do niego poszczelać. Nie. Albo mogę mu wezwanie błyskawicy im zasadzić. Okej, spróbujmy. Dobra, ty na razie podejdź gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że staniecie tutaj
Idealnie. Spowolnienie. Trochę brakuje nam. Dobra, tylko ja zostałem spowolniony. Ale... możemy jej skasować koncentrację i to nam skasuje spowolnienie. Okej. Okay. Dlaczego Nautolit ich nie zabił w tej turze? Dobra. Pozbądź się. Dobra. Co my tutaj mamy? Mikstura anielskiego snu, złoto, parę innych miksturek. Dobra. Will. Skoro i tak nie mamy lepszych celów póki co, to poładuj im wszystkim, jak widzisz. Okej, chyba nie wskoczysz teraz tutaj. Jesteś w stanie ich strzelić? Jesteś w stanie. A jednak jesteś... nie, brakuje ci szybkości ruchu, okej. Stracić koncentrację w taki głupi sposób. Trudno. Dobra, tutaj są te drzwi. Dobra, przenieśmy wszystkich tak daleko jak możemy. Możesz im szczelić jeszcze na... czemu nie? Też ustaliliśmy, że nie masz szybkości ruchu. Może gdybym ci nie zużył... może gdybym ci nie zużył akcji i użył sprintu, to mógłbyś skoczyć, ale to nie. A ja natomiast mogę użyć sprintu. Podbić jeszcze tutaj kawałek. No i dobra, podleć tutaj na ile jesteś w stanie. A ty już latałeś w tej turze, okej. Dobra. Gdzie my tu możemy stanąć, żeby nie umrzeć? Tutaj gdzieś? Dobra. Nie, kurczę, to też jest okrąg. Okej. Okay. Tutaj, w takim razie. Okej. Teraz na to za późno. The blade will not bend.
Wskakuj. W sumie mogę jeszcze bliżej podejść, skoro i tak się spalą w tej turze. Za mało ruchu. Okej, idealnie. Wykalkulowane. Chyba brakowało im skoku, czy nie podążyli za mną. Okej, okay, a może jednak tutaj nie było? Gdzie oni się pojawili z tyłu, to nas za bardzo już nie obchodzi. Okej. Okay. Dobra, posępna, ty prowadź. Masz najlepszą atletykę. No i dobra. Tutaj mamy ten pień mózgu. Spróbujmy doprowadzić wszystkich ludzi najbliżej jak możemy, bo nie wiem jaki zasięg ma to... odpoczynek. I ustalmy się tutaj najbliżej jak możemy. Co na coś się przydadzą, Gideonki? Mam nadzieję, że to nie oznacza, że może ją zdominować mózg. Nie. Dobra. Skoro to tyle w tej temacie. Dobra, plotki. Regeneracja? Odnowi nam zaklęcia? Odnowiła, pięknie. Mogę rzucić zbroję przed tym. Zawsze o tym zapominam. Dobra. Rozumiem, że tutaj coś mamy kliknąć? Czy czujesz się na siłach, by zmierzyć się z naturyńskim mózgiem? Tak. Mistress bidding and the redemption that lies beyond. You've brought me right where I need to be. I have no right to ask more of you.
It's time I spirited you to safety. But this is a fate I must face alone. O nie, Gabe, zapomniał o wszystkich samobójczych myślach. Nie musisz tego robić, Gale. Możemy odnieść koronę do Mystry. Albo mamy wsparcie cesarza, nie musisz się poświęcać. Nie, wejdziemy tam razem i razem to zakończymy. Ale jeśli porazkasz, kazajże nam w oczy, wtedy znam się na ciebie. I don't need company to sacrifice myself. Please. For too long, I've lived in fear of taking a host of innocents with me when I expired. Now at least I can be assured my demise will be saving them instead. Nie, Gale, zakończymy to razem, przeżyjemy, żeby o tym opowiedzieć. If you're mistaken, this could be the end of everything. We'll be failing right at the last hurdle. But only made it this far thanks to you. Who am I to question such sterling guidance now? Mistra won't be pleased. But perhaps trying to please the gods is a lead on then. So stay my hand as long as I can. Hello, hello, Gale. If the tide of battle turns against us, remember I have the means to bring a swift end to this. No to w górę. Ejku, ręce zaczynają mi się pocić. Okej, okay, domyślam się, że to oznacza, że tam nie będziemy mogli w finałowej walce wezwać sojuszników. Okej, okay, czyli zmarnowałem to, że nie wezwałem sojuszników wcześniej. Place that we will be able to dominate it. That's where we should use the nether stones. A co to mamy? Willa nie disuje. Czy smok jest po naszej stronie? Chyba nie. Dobra, podejście drugie. Mam pewien plan, póki co. Na początku tak. Rzuć nieziemskie uderzenie, nieważne w kogo. Dobra. Teraz tak, Gale. Spróbujmy im zarzucić kurze lodu. W
powiedzmy tutaj. Dobra, to im da mentalne osłabienie. Teraz... Miało to ci dać mentalne osłabienie. Moment. Co się stało z mentalnym osłabieniem? Nie, ty dostajesz... A, to by się udało, że to obrony. Okej, okay, dobra, myślałem, że... Widziałem to mentalne osłabienie. To by nam pomogło spróbować go zamęcić, ale skoro nie, to nie. Jak blisko było? Dany rzut obronny. Stopień trudności 8? Nie, łącznie 19, a ty rzuciłeś 16 plus ułatwienie masz, plus 6 biegłość, ok. Masz mniej niż 50% szansy na to, ale trudno. Tak, w moim pierwszym podejściu udało mi się tutaj zamęcić smoka. Nie wiem, czy teraz się to uda. Pewnie nie, bo to jakieś 30% szansy. Dobra, maga się udało zamęcić. To i tak nieźle. Tak. Ty chcesz sanktuarium. Teraz... Będziesz biegł tak daleko, jak możesz. I może w drugiej turze dojdziesz już do korony. Dobra. Natomiast rozproszmy się. Mogę rzucić jeszcze jakiś olej. Bezcenny brzochał. To jest nasza najsilniejsza trucizna? Nie. To jest nasza najsilniejsza trucizna. Dobra. Zobaczymy, na ile to zadziała. Dobra, ty na szczęście nie musisz się koncentrować. Dobra. Mamy sferalnego sojusznika. Zobaczmy Gina. Mógłby się nim zająć. Okej, okay, spróbujmy. Okej, okay, przywal mu. Powiedzmy, cofnij się trochę. Nie wiem, czym ty atakujesz. Ale tak, rozproszmy się. Może na razie nie będę rzucał klątwy, zobaczymy. Hipnotyczny wzór... Nie, raczej tego nie chcemy. Trzeba by się go szybko pozbyć, bo oni mają niemiłe zaklęcia, ten czarownik. Prak przez mgłę. Mackę będziesz... Nie, po prostu się przemieściłeś na pole, okej, okay, dobra. Krzywda. Nie, tego też nie chcemy. Uciszenie.
Niedobrze. Dobra, trochę obraźnie utrzymaliśmy. Czy oni się sami wywracają? Zostałeś pochwycony, okej, to niedobrze. Czy to oznacza, że w ogóle nie możesz się ruszyć? Nie, możesz się ruszyć. Dobra. Dobra, pytanie za 100 punktów. Czy przymus Krasusa anuluje sanktuarium? Zobaczmy. Chyba nie anuluje. Nie, masz blokadę schronienia, okej. Znaczy, że teraz będą cię atakować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Skupia całe swoje wysiłki na rzuceniu przymusu Krasusa. Bezwładnienie, ogłuszenie, polimorfowanie lub utrata przytomności kończy działanie czaru. Same obrażenia nie, nic nie robią, wygląda na to. Dobra. Czy jesteś w stanie sięgnąć go łańcuchem błyskawic? Dobra, rzućmy baterię, łańcuch błyskawic, zobaczmy. Możesz ty, dziadzie. Plaga czarów. Okej. Zapominam, że oni mogą kontrolować. Ty też możesz kontrolować. Tego chciałbym się u ciebie też dosyć szybko pozbyć. Dobra. Chciałbym wam przywalić promień słońca. Całkiem nawet sporo mogę złapać, ale jeżeli podejdę bliżej, to będę mógł złapać więcej. Jeden krok. Dobra, ognia. Will. 10 do 60. Krąg śmierci 8 do 48. Dobra, najpierw tego użyjmy. Ładnie. Blood comes easy these days. Another step forward. Dobra, mogę im jakiś czar rzucić, jakiś ładny, co? Skoro tyle czasu magazynowaliśmy je. Burza ognia? Nie, może... Coś, co by działało na wszystkich, również na smoka. Zmarnowałem jedyny zwój
zamieci, który miałem. Krąg śmierci również dobrze powinien zadziałać. Dobra. Tutaj jeszcze jest pan, który będzie sprawiał problemy. Rand, się odsuń. Dobra, ty się koncentrujesz. Ty poczekaj tutaj, chociaż możesz spróbować podejść trochę bliżej. Bo możesz się później zająć tym panem magiem. Zadawanie ran. Niewiele ci to da. 32 obrażenia. Dobra, to ci dużo nie dało. To też ci dużo nie dało. Okej, okay. To ci coś dało. Powaliłeś. Magiczny pocisk na cele. Dobra, zużyjmy tanie przeciwzaklęcie. Dobra, trzeba by się też nimi zająć. Będą stanowić duży problem, jeżeli zabiją nam cesarza. Dobra, cesarz jest nadal powalony. Spróbujmy tak. No kurczę, nie sięgasz. Sięgniesz już ich falogromu. Jednego sięgniesz. Dobra, to przynajmniej jego spróbuj. Okej, nie udało się. Więcej ich wyskakuje. Co ty nadal nie sięgasz? Dobra. Spróbuj tutaj podejść. Przynajmniej jednego tego z tych arkanistów zdjąć. Dobra, prawie. Wstępne. 70% spróbuj. Odparcie, szkoda. Dobra, leczmy się. Ja mogę jeszcze spróbować cię oślepić.
Dobra. Don't waste a step. Dobra, nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Jeszcze nie wyszło, co? Polimorfia na cesarz. Nie chcemy tego. Zobaczmy, czy możemy ich zabić łańcuchem. Prawie. Teraz Jin będzie w stanie ich dobić. Dobra. Tego pana teraz w następnej kolejności przydałoby się ściągnąć. Will, jesteś powalony. Dobra. Magiczna bateria i pełen ogień. Możesz część jeszcze kogoś innego przewalić. Ładnie. Gail, łyknij sobie jeszcze potkę. Nie możesz łyknąć, za daleko jesteś. Nie można teraz tego użyć. Dlaczego? Przyszywające zimno. Okej. Okay. Może w takim razie zakończ turę. Mogę rzucać ponownie na... Mogę spróbować ponownie rzucić na zamęt. Albo mogę spróbować dobić tego pana za daleko. Ale na szczęście mamy też błyskawice. To powinno go dobić. Dobra. Łyknę potkę. Dobra, to zakończ turę. On ma bardzo dużą to ująć. Kondycję.
Dobrze, mamy też boską interwencję, ale póki co nie widzę potrzeby używać. Jeżeli ludzie nam zaczną ginąć, to możemy je użyć do wskrzeszenia. Uderzenie? Dobra. To było nieskuteczne. Dajcie jeszcze tutaj trochę. Zadawanie ran. Nie trzeba. O. Macie jakieś wzmocnienie, które to przeżywające zimno daje. Now to Lloyd. Dobra, na razie ostrzeliwuję tam. Mam nadzieję, że to nie spowoduje, że smok się znowu na ciebie rzuci. Możemy spróbować też widmowy zabójca, żeby się nie mógł się ruszyć. Okej. Okay. Pewnie i tak możesz się rzucić na nas lotem, ale jeżeli zrobimy na ciebie unieruchomienie potwora, które teraz ma 36%, albo użyjmy jeszcze raz taniec. Dobra. Will. Ostatni twój czar. Dobra, zużyjmy to na urok. Na mądrość. Ubij go. Dobra. Ty porusz się tak daleko jak możesz. Możemy rzucić masowe kojące słowo. Dalej masz mrożące zimno? Chyba nie. Dobra, zużyj sprintu, bo chcę, żeby koniecznie sięgnęło to cesarza. Dobra. Podejdź jeszcze bliżej. Dobra. Tobie, Will, został już tylko czerwony smok. Możesz do niego podejść. Ja natomiast... O kurczę, tutaj wylądują posiłki. Tam będą upierzcy umysłu. O nie, o nie, 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 nie! Tarcza, tarcza, tarcza! Dobra, myślałem, że mi to przerwie taniec. Dobra. Dobra, smoku, jeżeli nie zrobisz czegoś dziwnego, na przykład lot podczas tańca od Tona. Nie wiem, po co rzucam to zaklęcie, to nie zadziała na póki co na żadnego z bossów. No dobra, ale... Chyba nic innego nie będzie w stanie przerwać cesarzowi.
Okej! To wszystko? Its will is stronger than anything you've ever felt. The chains shake, threatening to break at any moment. It's vulnerable, but not defeated. Use the portal. We will bring it down together. To nie koniec. Musimy jeszcze użyć portalu. Czy może ktokolwiek użyć portalu? Już jesteś po drugiej stronie. Dobra, ja sprowokuję atak. Sprint. Sprowokuję atak, wiem. Cholera. Will, pomóż mi. Szczęście, nadal mam sprint. Nadal mogę tu wejść. This is it. Its will is weakening. Zastanawiam się, czy te kotwice, które widzimy, to jest to, co wcześniej udało nam się jednak te rzuty wykonać. Niemu. Dobra, Will, ty niestety zostaniesz tutaj, na tą turę. Nie ja, ale reszta. Gail. Też użyj sprintu. Nie jestem pewien, czy oni będą w stanie mogli. Czy oni będą mogli do nas dojść przez ten portal? Zobaczymy. Dobra, na dobry początek trochę się porozproszmy. A ja? Już nie mam akcji, powiedzmy, że podejdę tutaj. Dobra. Teraz mamy po prostu w niego walić. Dobra, no to ognia. Nie udało. Dobra, posępna, też użyj sprintu. Ładuj się do środka. Jean, nie możesz użyć. A nie, razem z posępną weszłeś? Nie. Ty nie możesz użyć, okej. W takim razie, Jeanie. Pomożesz tutaj.
Dobra, a ty możesz nam tutaj zasadzić jeszcze... osobę kojące słowo. Albo ustaw się na razie tutaj. Dobra, ja będę musiał zejść niżej. Skaczę między lokacjami, to dlatego. Nie ogarnia walki w dwóch miejscach naraz. Dobra, myślę, że jak już to się skończy, to odeślemy. Jak już wszyscy będą w środku, to odeślemy Gina, bo tylko problemy to powoduje. Dobra. Spróbuj mu uciec. Za mało punktów ruchu. Tylko nie powal. Niepodatność powalenia, okej. Dobra, wejdziesz idealnie. Dobra. Następne. Powiedzmy trochę wyższego poziomu. Dobra, co on tam nam rzucił? Skazanie na zdominowany czerwony smok. Nie wiem, co to było. To moment. Wbrew wszystkiemu nieoczekiwanym postępom mózgu, dany rzut pozwoli zranić natalijski mózg, zmniejszając jego. Dany rzut pozwoli zranić antyryski mózg, zmniejszając jego wyjściową liczbę punktów życia przed startem. Okej, czyli to rzeczywiście zadało mu troszkę obrażeń, ale nie na tyle, żeby to miało jakieś znaczenie. Dobra. Czy możemy go z... zdezintegrować? Trochę podejść bliżej. A jeżeli go nie zdezintegruje, to mu zada duże obrażenia. Dobra. Też dostaniesz dezintegrację. A, już nie możesz odpowiadać, co? Ty dostaniesz wystrzał. I posępne może cię czymś dokończyć. Pociskiem wiodącym. Jeden punkt życia, okej. I nikt nie ma żadnej akcji, żeby mu cokolwiek zrobić. Dobra. A, moment, płoniesz. Powinieneś zginąć od spłonięcia. Impossible. Pain. Fear.
Trochę na to samo za późno. Nie. Because it knows I'm its master. I will finish this. The brain is on the cusp of its final thought, and it's taking all of the Emperor's strength to keep it there. An opportunity, perhaps. Zdradź cesarza, zdominuj mózg, zostań absolutem. No dalej, rozkaż mózgowi zniszczyć wszystkie kijanki, a następnie siebie. Ciekawe co z koroną. For the first time in a long time, your thoughts are entirely your own. And then gravity. Cesarz, ratuj! Rzuć piórko spadanie, szybko! Czy tam tkanka mózgowa jest jadalna? Oznaczało darmowe obiady na długi czas. Albo i nie. Przywal mu kijem po łbie. To też jest skuteczne. Wrota Baldura są nasze! Zwyciężyliśmy! Everything you did, everything you sacrificed,
It was worth it. For this. Wylądowali w wodzie. Z takiej wysokości woda pewnie by i tak bardzo bolała. Ale co tam? Hells. I'm lucky I learned to swim when I did. My powers. They're draining. Just like Mizora said they would. A small price to pay in the grand scheme of things. We did it. The nether brain is dead. I can't feel the tadpole. They must have all died with the brain. That means we can't turn into mind flayers. Hey. Not that there's necessarily anything wrong with being a mind flayer, of course. Yes, yes. It makes little difference to me. I did what I had to secure my freedom. And in spite of your resistance to evolution, you have proved a good ally. Nie moglibyśmy tego zrobić bez twojej pomocy. I'm glad you think so. I did my best. Ostatecznie jednak nas nie zdradził. You may have succeeded, but I have failed. Gith's son is dead, and Vlakith has abandoned me. I will be hunted by her Inquisition to the ends of the world. I must leave. I have nothing more to gain by being here. Chcesz mnie usperswadować? Masz mnie? Zostań dla mnie? Mógłbym, ale nie chcę. A powodzenia! Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. Albo... Zmierzyliśmy się razem z netaryńskim mózgiem, zwyciężyliśmy, to na ciebie nic nie znaczy? You helped my people end the grand design. For this, I will remember you. But I will not forget what you have cost us. I will remember the fights we fought together. But my next fights will be without you. Wszystkie trzy bitwy, które zatoczyliśmy razem. Githyanki take flight. With the Githyanki gone, there's nothing left but the silence of the city. Smoldering, waiting to be rebuilt. But it seems that Gale's mind is elsewhere. The crown. It's somewhere in the Chiontha. If I salvage the stones, I can reforge it. The power of Karsus would be in my hands. But what then? What would I do with it once I have it? Śmiertelnicy nie powinni władać taką mocą. Odzyskaj koronę i oddaj ją mistrze, tak jak nakazała. Sage and timely counsel as always. And I intend to heed it. A wise man learns from his mistakes and strives not to repeat them. I shall bring the crown to Mistra. She'll cure me of my affliction. And I'll finally be free. A może nawet znów będziesz jej wybrańcem? And a more deserving one this time around. If this adventure has taught me anything, is that there are things in this world far more valuable than power. Besides, grown quite fond of this merry band of ours, but I quite like to see what happens to it. I'm sure Mistra will summon me soon enough, but until then, I propose we celebrate our victory the mortal way, with a drink in our hands and reckless abandon in our hearts. Dobry pomysł, Gale. And a dance and a song. Don't mind if I do.
I think we're due an evening's reprieve. What's our leader have to say? Chcę zobaczyć, jak cesarz tańczy. Świętowanie brzmi dobrze. Heroically spoken. We must find an inn. Minsk has been banned from his share of ale halls, but I am sure you and Boo can speak for me. Persona bez gratu. I will not be joining you. I fear my presence will be no more welcome in the streets of the city than it ever was. Myślę, że wytłumaczenie wszystkim dookoła, dlaczego ty jesteś, nic by nie dało. Though perhaps no harder than it ever was. There are many heroes' graves that will need to be dug, many eulogies to be written. Let's honor them, each and all, but preferably with a drink in hand. Okej, co z posępną? Nic. Okej. It's over. And it's all because of you. You, who were destined to become a thrall. Thanks to you, there will be no Illithid Empire, no Death God's tyranny. You have earned your place amongst the legends of the Sword Coast. You are the saviors of Baldur's Gate. Trzy. Last night was perfect. O, jednak. Though I couldn't help lying there thinking about my parents before you stood. Na pewno za nimi tęsknisz. More than I thought would be possible, considering the short time we had. I gave them the release they asked for. Freed myself from Shah's grasp just as they wished for. But there's moments where I think I'd trade that to be able to see them again. Talk to them again. There's so much only they could have told me. But that's all gone now. I've got to move on. Find some place for myself. Bla, 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 bla. Już taka miła muzyczka była. Ty musisz to wszystko psuć. Jeżeli zechcesz, zawsze będzie miejsce dla ciebie u mego boku. I was hoping you'd say that. Whatever lies ahead will be far less daunting if I have you. It could be just like old times. Well, hopefully not exactly like old times. I think I've had enough camping and mortal peril for one lifetime. Yeah. Ukończ grę i odbierz serdeczne podziękowania od Larian Studios. Dobra. Mamy niedługi odcinek, ale co tam, zasługuje na to? Dobra. Moje opinie o grze. Miałem nagrać jakiś krótki odcinek o tym, jakie mam opinie o grze, ale nie chciało mi się, więc zrobię to teraz, jak to zazwyczaj robię. Powiem tak, gra pod wieloma rzeczami mnie zaskoczyła pozytywnie, a pod wieloma było dokładnie tak, jak się spodziewałem. Więc tak, od najfajniejszych rzeczy zaczynając, powiem, że mechanicznie najbardziej mi się podoba, zwłaszcza w porównaniu do innych obecnych CRPG-ów. Mechanicznie może to jeszcze rozwinę, może później. Największą zaletą tej gry jest ilość rzeczy, które w niej wpakowali. Różnorodnych ścieżek, różnorodnych opcji dialogowych, różnorodnych rzeczy, które można odkrywać. Na YouTubie są tysiące filmików pokazujących różne ciekawe zdarzenia, co może się wydarzyć w takiej lub innej sytuacji, albo że jest jakaś ciekawa opcja dialogowa, kiedy masz jakąś ciekawą kombinację postaci. Więc to jest największa zaleta tej gry w porównaniu do innych gier RPG.
Nie widzę żadnej gry za bardzo, która miałaby aż tak to rozwinięte do tego poziomu, że jest tyle różnych rzeczy, których nie możesz zobaczyć jedną przy pierwszym przejściu, tylko musisz kolejne różne przejścia robić, żeby odkrywać różne sytuacje, które mogą się pojawić w grze, więc to jest największa zaleta tej gry i to mi się najbardziej nie podoba. Druga rzecz, walka. Walka jest całkiem dobra, bym powiedział. Częściowo podoba mi się system DND5, ponieważ ma on taką cechę, że trochę zmniejsza heroiczność postaci. Różnice w poziomach postaci są mniej drastyczne niż w trójce. I ostatecznie na 20 poziomie postać jest mniej się różni, jest mniej silna powiedzmy niż na pierwszym poziomie. Na przykład w DND trójce, no na 20 poziomie twoja cecha, główny atak wojownika wynosił plus 20, tutaj wynosi tylko plus 6. To daje bardzo fajną rzecz, to że większym znaczeniem w walkach jest taktyka. I bardzo często mi się to zdarzało w tej grze, że złe podejście, złe używanie zdolności, złe ustawienie ma dramatyczny wpływ na przebieg walk. I bardzo dużo rzeczy można zrobić sprytnym ustawieniem postaci, wykorzystaniem otoczenia, więc to jest bardzo fajne. I dzięki temu, że DND5 mniej nastawia na cyferki, a więcej na właśnie na używanie zdolności, to działa. Po prostu czuć, że rzeczywiście walka jest taktyczna i taktyka ma duże znaczenie w walkach i to jest fajne, tym bardziej, że system też jest dosyć fajny, zwłaszcza jak bardzo można manipulować różnymi rzeczami, przerzucać przeciwników, rzucać ich ze skarb, chować się za rzeczami, czy ostrzeliwać ich z góry, czy rzucać siebie nawzajem, więc system walki daje dużo możliwości do wykorzystania różnych taktycznych sytuacji i powiem, że to jest jeden z lepszych systemów walki, jakich widziałem. Świątynia Złych Żywiołów też mi się bardzo podobał, ale tam dużo rzeczy nie było zdolnością, tylko było jakąś specjalną akcją, którą mogłeś wykonać w każdym momencie i to mi się tam podobało. Tutaj prawie wszystko jest jakąś zdolnością i to mi się już mniej podoba, na przykład szarża, gdzie w świątyni Złych Żywiołów każdy mógł sobie szarżować dowolnie, tutaj tylko wojownik może raz na krótki odpoczynek szarżować, bez sensu. Ale tak, później troszkę się to jednak rozsypuje. Kiedy już dochodzimy do walki z bossami są dosyć dobre, jeżeli chodzi o gatunek. Rzeczywiście każdy boss duży ma jakąś specjalną mechanikę, którą trzeba wykorzystywać albo obchodzić, żeby sobie nie narobić biedy. Ale skrypty psują rzeczy. No, a tak jak widzieliśmy w ostatniej walce, Smok latał mimo że tańczył, ale mimo to cały czas mógł latać. Albo ten opętany smok, który nadal mógł latać. To są po prostu skrypty, które nakazują mu latać co turę i nie biorą pod uwagę różnych statusów, które by to mogły zaprzepaścić. Bardzo często mi się też zdarzało, że bossowie, które mają różne fazy, zdejmują z siebie różne debuffy albo ignorują debuffy, kiedy zmieniają fazy, więc to... Jednak na wyższym poziomie trochę widać niedopracowania w tym silniku walki. I jeszcze tak, mimo wszystko jest dużo rzeczy, które w tym silniku nie działa. Nie jestem w stanie wszystkich wymienić, bo bardzo często po prostu może czegoś nie rozumiałem. Także tak dużo dzieje się tutaj w walce i tak jest dużo różnych zdolności, że ciężko powiedzieć, co jest jakąś mechaniką, a co jest błędem. Nikt nie zna wszystkich zdolności, które są w tej grze, tym bardziej, że czasami te opisy, które gra serwuje, nie są dokładne. I dokładnie nie mówią to, jak te zdolności działają, więc ciężko tak zapanować nad tym wszystkim, co się dzieje, żeby wiedzieć, co się za chwilę może wydarzyć i mieć pełną kontrolę nad walką. Więc to jest jedna z wad DND5. Jednak zdolności i przedmioty pozwalają w dużej mierze ignorować zasady gry, jak na przykład wojownik, który może po prostu sobie nagle znikąd zrobić 6 ataków, albo łotrzyk, który praktycznie za darmo może od ciebie odstąpić i ignorować sfery zagrożenia.
Więc jest dużo takich zdolności, które jakby zmieniają zasady gry i ciężko jest poznać się wszystkie, żeby wiedzieć, co się rzeczywiście dzieje. A tak jak mówię, jednak silnik również walki ma również swoje błędy. Na przykład rzucanie podkami w swoich, żeby ich uleczyć. Czasami zadziała, czasami nie. Czasami musisz rzucić podkę, a potem cel musi się poruszyć chociaż trochę, żeby to zadziałało. Więc to nie jest jeszcze tak, że to nie jest tak, że wszystko tutaj działa. I to jest jednak trochę mimo wszystko wada. Trochę też powiązana z tym, trochę ze skryptami, trochę z tym, jak bardzo chcieli rozbudowany system zrobić, a trochę z tym, jak dużo zdolności jest w DD5. Dobra. Co mi się nie podobało? Nie podobała mi się fabuła główna. Nie podobał mi się trzeci akt głównie w niej. Pierwszy akt jest świetny. Mamy dużo rozmów z towarzyszami, jest dużo zazębiających się wątków, jest dużo sekretów do odkrycia. Wszystko w pierwszym akcie działa pięknie. Dodatkowo mamy jeszcze piękną muzykę, piękne otoczenie. Super. Potem nagle z pierwszego aktu lądujemy w drugim akcie w depresyjnych krainach mroku. I to jest takie zbicie z bardzo wysokiego poziomu na taki depresyjny, że trochę to wybija. Wybija z, jakby to ująć, z rytmu. Jakby gra nagle staje się zupełnie inna. Poza tym drugi akt jest słaby. Tam jest najmniej interakcji z towarzyszami. Jest dosyć krótki i ogólnie nie podoba mi się miejscówka. Jest taka zbyt ciemna, zbyt depresyjna. A potem przychodzi trzeci akt. I w miejscu, w którym chcielibyśmy już zakończyć grę, dążyć do finału, jest praktycznie najwięcej kontentu w grze. Jest najwięcej sidequestów, jest największa miejscówka, olbrzymie miasto do eksploracji. I to się, jak dla mnie, kłóci. Tym bardziej, że już w trzecim akcie szybko dobijamy w miarę maksymalny poziom i potem nie ma tego i zachęty, żeby dalej eksplorować to miasto, robić to dodatkowe zadania. Więc moim zdaniem, ja bym zamienił trzeci akt z drugim miejscami, wtedy pierwszy akt byłby takim wstępem do gry, potem drugi akt we wrotach Baldura byłby taką właściwym mięsem, w którym większość rzeczy robimy, zwiedzamy, eksplorujemy, a potem trzeci akt byłby już taki krótszy w tych krainach cienia i już byśmy się bardziej mogli skupić na głównym przeciwniku. Moim zdaniem to też by pasowało fabularnie, gdybyśmy najpierw rozwalili Gortasza i Orin, a to Torm, żeby był finałowym, powiedzmy, bossem i po nim była walka z mózgiem. Myślę, żeby to wszystko pasowało. Trochę myślę, że mogła na to wpłynąć Early Access, jak to było tworzone i wydawane w strukturę. Ale, no nie wiem. Nie znam się. Nie śledziłem tej gry. W każdym razie tak. Poza tym główna fabuła jest mimo wszystko dosyć prosta. Można ją w kilku zdaniach ją skrócić. Zostajesz zainfekowany kijanką, potem okazuje się, że kijanki kontrolują jakiś Bóg Absolutu, potem okazuje się, że Absolut jest mózgiem Nestora, który jest kontrolowany przez trzech złych, przez kamienie, zdobywasz kamienie, zabijasz złych, zabijasz mózg, tyle. Dużo się dzieje dookoła, jest dużo rzeczy, które mimo wszystko dzieją się dookoła, które rozbudowują ten wątek, więc sam jakby rdzeń wątku jest bardzo szybki i prosty, ale jest dużo kontentu dookoła, które jakby pogrubiają ten wątek. Więc wszystkie zadania towarzyszy się mieszają do wątku. Prawie każdy sidequest, niektóre czasami sidequesty, które wydają się być krótkie, okazują się mieć znaczące znaczenie dla głównego wątku. Jak na przykład Pieśń Nocy. I poza tym tak, jest jeszcze dużo takich zwrotów fabularnych mimo wszystko. Jak na przykład spotkanie Rafaela. Jak odkrycie prawdy o mózgu Nestora, jak odkrycie, kim jest cesarz, więc to są mocne elementy, ale jakby główna fabuła jednak jest prosta i krótka. I tak dla mnie to nie jest idealne, mogło być lepiej. Co jeszcze mam do zarzucenia?
efekcie, tak. Widać, że postacie były... Dużo pracy spędzono nad postaciami, żeby one się mieszały w główny wątek, żeby było dużo interakcji z nimi, żeby interakcje z nimi wpływały na różne zdarzenia w grze. Więc widać, że z tej strony postacie są świetnie zrobione. Żałuję, że jest ich tak mało. Larian robi RPG, w których drużyna jest czteroosobowa, co jest szkoda. Bo najfajniejsze gry D&D to takie właśnie, w których drużyny były sześcioosobowe. Tym bardziej, że D&D ma 12 różnych klas postaci, wybierać z nich 4 różne. To jest dużo mniej kombinacji niż wybierać 6 różnych. Więc gra miałaby dużo więcej kombinowania i możliwości, jakby to ująć, ponownej gry z różnymi drużynami, gdyby było tych postaci więcej w drużynie. Ale to jest też ograniczone jakby liczbą towarzyszy, myślę. Bo towarzyszy też mamy mniej niż w innych grach D&D, niż w Baldurach poprzednich. Więc dlatego też drużyna musiała być mniejsza. A z tego wychodzi no to, co wyszło. A towarzyszy jest tak mało, myślę, bo woleli skupić się na ich jakości, na to, żeby rzeczywiście każdy towarzysz miał bardzo zintegrowany z opowieścią gry, niż dodawać takich towarzyszy, którzy będą tylko z nami chodzić i walczyć. Więc z jednej strony to dobrze, a z jednej strony szkoda. Ale tak, co mi się najbardziej nie podoba w towarzyszy, to ich charakter. Charakter mają taki typowo... postaci fantazy, powiedziałbym, stereotypowych. Na przykład nie mogę powiedzieć, że znam kogoś takiego jak o podobnym charakterze do Gale'a albo Will'a. Nie znam nikogoś, kto by miałby nad w żaden sposób jakikolwiek podobny charakter do nich. Szkoda, bo na przykład o Amayui mogę powiedzieć tak, że rzeczywiście tam postacie mają dosyć ludzki charakter i rzeczywiście o wielu z nich postaci mogę powiedzieć, że przejawiają cechy charakteru, które rzeczywiście spotykają w prawdziwym życiu innych ludzi. Jakbym chciał dać najlepszy przykład do tego, gdybyśmy zapytali Gale'a, dlaczego został magiem, to pewnie dostalibyśmy jakąś stereotypową odpowiedź: o, bo chciałem poznać tajniki prastarej wiedzy, a poza tym zafascynowała mnie bogini magii, ble, ble, ble. Nikt tak nie robi. Gdybyś spytał się jakiegoś programisty, dlaczego został programistą, to nikt nie odpowie, że interesują go tajniki programowania czy coś innego. Natomiast w Amayui, kiedy Mikeu podczas jednej z rozmowy się pytamy, dlaczego chce zostać magiem, odpowiada, że chce dostać dobrze płatną pracę i potem, żeby wygodnie żyć sobie z tej pracy, bycia magiem. I to jest coś, co to jest rzeczywiście ludzka cecha i to by sprawiało, że postacie byłyby bardziej ludzkie i w Amayui bardzo często to spotykałem, a tutaj ciężko mi wymyślić cokolwiek. Najbliższe do tego, co mógłbym powiedzieć, to tańczenie Will'a, jak z nami próbował tańczyć w obozie. Gdyby ta cecha była jakoś rozwinięta do maksimum, to byłoby czymś takim rzeczywiście ludzkim. Gdyby na przykład Will za każdym razem, kiedy jest jakaś muzyka, spotykamy bardów czy coś takiego, Will wrzucał sobie: a, kto chce tańczyć? Gdyby na tej wieczerzy na koniec pierwszego aktu wszyscy narzekali, że Will ciągle prosi ich do tańca i wszyscy są zmęczeni, to by była coś takiego, co rzeczywiście bardziej takich ludzkich, odczuwalnych cech by wprowadziło dla Will'a. Jak na przykład mam to porównać też z Amayui, jest tam taka postać Ior. I Ior początkowo spotykamy, poznajemy jako zabójcę, który chce nas zabić. Potem się dzieją wydarzenia, jemu się nie udaje nas zabić i w końcu jednak do nas dołącza. Stajemy przyjaciółmi i potem się okazuje, że Ior uwielbia gotować. I to nie tylko z racji tego, że uznaje gotowanie za sztukę, ale lubi gotować, żeby uszczęśliwiać innych, żeby mieć to przeczucie, że z kimś więzi umocnił dzięki temu, że mu ugotował coś pysznego, tej osobie to smakowało i poza tym mogła się najeść. Że w ten sposób jakby podtrzymuje więzi ze swoimi przyjaciółmi czy rodziną. I to są rzeczywiście takie cechy,
które w Amayui pozwalały mi się jakby czuć te postacie. A Baldur's Gate nie czuję nic takiego do żadnej z postaci. I to właśnie to jest coś, co najbardziej się obawiałem w tej grze, że właśnie, że będzie taka sztampowa fabuła, sztampowe postacie i częściowo się sprawdziło. Chociaż mimo to, że jakby stylowo mi się nie podoba, jednak doceniam tą pracę, jaka została włożona w to, żeby to rozbudować, żeby wątki tak utłuścić, żeby było cała masa tych różnych rzeczy. Więc to doceniam, ale mimo wszystko Amayui w wielu względach dla mnie lepiej wypadało. To w sumie tyle chyba, co miałem do powiedzenia na temat Baldur's Gate 3. Właśnie, jest jeszcze co-op, którego nie próbowałem, ale ponoć jest całkiem fajny. To fajnie, bo Baldur's Gate w sumie nie miał nigdy za bardzo co-opa. Znaczy, był co-op, ale w sumie nie działał, bo gra się crashowała przy co-opie, ale też chyba nie działałby tak dobrze jak w tutaj. Jeszcze co miałem do powiedzieć, doceniam. Baldur's Gate 3 gra się jak w sesję D&D. Na przykład, kiedy tworzymy postacie do Baldur's Gate 2 albo Icewind Dale 2, mówimy sobie, ta umiejętność skradania nigdy nam się nie przyda, nie warto władować w nią cech. To jest w Baldur's Gate 3 wszystkie umiejętności się prędzej czy później kiedyś przydają. I to jest właśnie takie odczucie jak na jakiejś sesji gry papierowej RPG. Rzeczywiście wszystko może się przydać, wszystko może się wydarzyć i masz bardzo duży wpływ na to, co się dzieje. Więc to jest coś, też kolejna rzecz, która jakby bardzo mnie zaskoczyła w tej grze, że tutaj rzeczywiście nie ma nieprzydatnych zdolności. Dużo rzeczy można na sprytne sposoby rozwiązać. Dobra, to jeszcze tak ostatnie słowo. Czy to jest dobry następca Baldur's Gate 1 i 2? Jedynki nie wiem, bo nie grałem, ale jeżeli chodzi o dwójkę, myślę, że to jest w dużej mierze inna gra niż Baldur's Gate poprzednie. Poprzednie Baldur's Gate nastawiały właśnie więcej na walkę. Tutaj w tej grze, powiedzmy, procentowo walki jest mniej niż rozmów czy kombinowania. Ale tutaj starcia są rzadsze, ale zazwyczaj ciekawsze. Czuję się, że każde starcie było zaprojektowane jakoś, żeby coś ciekawego wnosiło, a nie po prostu kilka kolejnych potworków, których musisz rozwalić i iść dalej. Więc pod tym względem się różni, no i poza tym jednak ta gra rozwija cechy gatunku, że właśnie nastawia na te różne zdolności, które można w różny ciekawy sposób używać i podczas rozmów, i na inne sposoby. Czy też to, co miałem do powiedzenia? Chyba wypadło mi z głowy. Czy też to, jak wątek jest poprowadzony, że nie ma tutaj za bardzo takich questów, które nie mają znaczenia, tylko prawie wszystko się wiąże z naszym głównym zadaniem. Więc tak, myślę, że mimo tych rzeczy, które mi się nie podobają, to jest bardzo dobra gra. I myślę, że to rozwija bardzo gatunek gier CRPG do przodu i myślę, że możemy się spodziewać w najbliższym czasie naśladowców takich lub innych, biorąc pod uwagę olbrzymi sukces tej gry. Ale poza tym jeszcze nie wiem, czy to będzie taki naśladowanie łatwe do wykonania, ponieważ rzeczywiście czuć, że tutaj twórcy podeszli do tego z sercem, bo chcieli, żeby rzeczywiście było dużo ciekawych gry, elementów, które jakoś zazębiają się ze sobą, mimo że czasami coś może odkryć, powiedzmy, 1% graczy, którzy na to się natkną, ale oni chcieli to dodać tylko po to, żeby świat był spójny albo żeby coś miało sens. Więc dużo studiów widziałbym, że nie byłoby w stanie tego odtworzyć u siebie. Więc nawet gdyby ktoś chciał właśnie odtworzyć jakby formułę tej gry, to może być bardzo ciężkie do
osiągnięcia. Ale dobra, ale zobaczymy. Na pewno gra mi się z perspektywy bardziej podoba niż Pillars of Eternity również. A czy to jest dobry następca Baldur's Gate 3? Cóż, w sumie ta gra ma dosyć mało wspólnego z Baldur's Gate'em, tami poprzednimi, zwłaszcza w pierwszych aktach. Wiecie co, to... Można twierdzić, że tak, że główne zadania jednak toczą się wokół wrót Baldura i że rzeczywiście to jest gra, która w paru różnych momentach nawiązuje do poprzednich gier, ale jak dla mnie to jest bardzo niezależna produkcja i od poprzednich i nie czuję, że to jest jakby duchowa kontynuacja poprzednich gier. Myślę, że to jest jakby bardzo osobiste podejście do tematu i gdyby to miało jakąkolwiek inną nazwę związaną z Forgotten Realms, myślę, żeby to również miało sens. Więc nie traktuję tej gry jako Baldur's Gate kolejny. Jakby no, nie czuję, że jest cokolwiek kontynuowane z poprzednich gier tutaj. Ale mimo wszystko jakby nie ujmuję w tej grze żaden sposób. Dobra. Skończyłem gadać. Nie wiem, czy chcę kończyć ten... listę płac. Jesteśmy S, to jest blisko, że Z. Zobaczymy, kiedy się ta lista skończy. Czy będzie jeszcze coś ciekawego? A raczej ile jeszcze może być tutaj nazwisk? Jeżeli to ma się jeszcze ciągnąć przez 5, 6 min, czy 10 minut, to sorry, winę tu. Możemy posłuchać muzyczki sobie w tym czasie. Przy okazji muzyka też jest w miarę dobra, powiedzmy. Nie ma zbyt dużo nut, które wpadły mi rzeczywiście w głowę, do głowy. Najbardziej na przykład walka z Rafaelem mi wpadła do głowy. A tak reszta, no... Motyw główny jest całkiem dobry. Muzyka z obozowiska również wpada w ucho. Ale tak poza tym to tak jest dobrze, ale nic coś, co by mnie jakoś zafascynowywało. Dobra, ta piosenka tutaj również jest dobra.
feel your breath upon my neck. A soft caress as cold as death. It's not my fault, I'm not to blame. These ain't my sins, I broke my chains. There's more to do and I still want to live. I feel your breath upon my neck, a soft caress as cold as death. Futures bound, our bodies know. Your blood like wine, I want it in. Oh darling, get me drunk, invite me. It's not my fault, I'm not to blame. These ain't my sins, I broke my chain.
No dobra, kończymy w końcu? No, brawo ja. Dziękuję mi za granie. Nie ma za co. Dobra, no. There thou art, the dead three. Thy faces gods, thy actions barely worthy of the name. Didst truly believe thy ploy would succeed? Didst believe I would not notice? Thou sought to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. But souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be. Yet thou hast proven thyself fools, everyone. The supplication of Bane, the whimper of Baal, the death mule of Merkel. Felled by mortals, I overestimated thee. They did not. Vermin? Away. Thou wilt trouble us no more. Przynajmniej na jakiś czas. Na jakieś kolejne 100 lat. Dobra. To tyle. Nie wiem, ile z was dotarło do tego momentu. W każdym razie jeszcze zapomniałem podziękować z mojej strony wszystkich, którzy mniej lub bardziej aktywnie oglądali i śledzili tą serię. Tak, domyślam się, że godzinne odcinki codziennie to jest bardzo dużo czasu, więc nie dziwię się, że mniej lub bardziej byliście w stanie to śledzić. W każdym razie sami o to prosiliście. Więc macie. Dzięki też Mugoksowi za komentarze. Bardzo analitycznie podchodził do wszystkich rzeczy i wskazywał różne ciekawe rzeczy w komentarzu. Sol jeszcze też bardzo często komentował, również dzięki. I to tyle. No, na razie wezmę sobie co najmniej kilka tygodni wolnego od YouTube'a. Mam już kolejny pomysł, co chciałbym nagrać w następnej kolejności, ale nagrywanie tego wymaga ode mnie dużej ilości przygotowań. Jeszcze tak oceniam, że co najmniej tydzień lub dwa przygotowań musiałbym spędzić, żeby mógł to wykonać, tą serię, którą planuję. Co to jest? No, to jest coś, czego jeszcze nigdy nie było na kanale, więc mam nadzieję, że to was zainteresuje. Ale to w przyszłości. Nie wiem, czy się wyrobię do nowego roku. Jestem trochę zmęczony 3 miesiącami
ponad 3 miesiącami produkowania filmów codziennie. Dobra, w każdym razie to tyle na dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Do usłyszenia.